Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Matyniu, witam w kolejnym odcinku z gry ARK Survival Evolved. W tym odcinku, tak jak mówiłem, zajmiemy się budową naszego domu, zmieniłem troszkę... Co ty robisz z tą dupą tutaj? Zmieniłem troszkę otoczenie w mojej skrzyneczce, oczywiście lag jeszcze musi być jeden, bo bez tego odcinek byłby niefajny. W skrzyneczce powrzucałem wszystkie potrzebne nam itemy. Trochę mi to zajęło, dlatego jak widzicie mam już wyższy level, aż 20... Boże... Naprawdę wbiłem 22 level. No to nieźle. Mam sporo tych rzeczy. I tak wątpię, żeby to było wszystko, co nam się tutaj przyda. Jeszcze naprawdę będziemy musieli chyba nieraz sobie, kurde. Nie wszystkiego nie wezmę. Dobra, weźmy ognisko, a to schowajmy tutaj. Przynajmniej na razie ustawimy sobie tak. No, tutaj mam to. Po co mi ten pilar jeden? Nie wiem, po co ja go robiłem. Coś tam odkładałem. No. I tak jak mówiłem, że nie będzie odcinków z szukania itemków i z wydobywania ich, tylko zajmiemy się budowaniem chatki naszej tutaj na tej górce takiej ładnej. I ogólnie poprawiłem grafikę, pozmieniałem niektóre rzeczy. I mam wrażenie, że teraz gra wygląda jeszcze lepiej niż wyglądało to wcześniej. Dobra, ja jestem troszkę pedantyczny, więc muszę to ustawić tak dla siebie ładnie. Dobra, powiedzmy, że to będzie tak. No dobra, ale czy przez to ja mogę tutaj postawić? Dobra, mogę. Nie wiem, czy to zbocze nie jest tak w sumie jakoś duże, bo nie wiem, na ile mogę sobie, będę mógł sobie, no właśnie. No tylko taki mały domek mogę sobie pozwolić tak naprawdę. Zresztą, to jest dla mnie. To jest domek dla mnie. Gram tutaj sam i nie potrzebuję większych chatek. Mogłem w sumie tą skrzynkę zbudować gdzieś bliżej. Ech. Domek zrobiony z 18 podłóg. No cóż, dupy nie urywa, ale też nie jest najgorszy. Powinien być w sam raz dla mnie. Ustawiajmy sobie tutaj, jep. No i tutaj ostatnie pasemko w sumie. I zostaną nam dwa takie. To możemy zrobić sobie takie wejście bajeranckie. Raz, dwa, kurde, to jest zrobione z pięciu. O dobra, to sobie zrobimy tylko jedno wejście takie właśnie tutaj. A to, no z tego się pozbędziemy, coś nie wiem. Powiedzmy, ustawimy tutaj, żeby nam drewno się przydało. Znaczy, drewno nam się na pewno przyda, więc sobie to rozwalimy. Czekajcie, ja nie wiem, czy mogę przenieść sobie tą skrzynkę bez... nie mogę tego przenieść, no trudno. Dobra, teraz przydadzą się nam tutaj ścianki. Ścianki od razu wezmę. To, w sumie za dużo tych ścianek. Wezmę to i drzwi. I no nadal jest za ciężko. A, bo mam te 40 drewna. No tak, to się nam nie przyda jednak. Dobra, w sumie jeszcze te ścianki. Ścianki, jep. Nie tak to miało wyglądać tak, o. Git, malina. I nadal się nie mogę ruszyć, co za gówno. To może chociaż te 4 wyniesiemy. Mamy 18. Co się dzieje? Czemu ja nie mogę tutaj iść? 159. Wow. Dobra, tego się musimy pozbyć. W sumie tych strzał na razie nie potrzebujemy, to też je odłożę. I już się mogę ruszać, ale bardzo, bardzo powoli. Dobra, odłożę te drewno. Te ścianki. I wracamy do produkcji naszego epickiego tutaj budynku. Naszej pierwszej bazy. Pewnie jeszcze ją zmienimy nieraz, ale no cóż. Początki takie są. Na pewno rampę będziemy musieli tutaj zbudować, bo inaczej tu nie wyjdziemy po prostu. To tak, siódemeczka. Słodka jak malinowy krem. To będzie taka, nie altanka, tylko taki ganek. Taki piękny ganek, no. Jep. Trochę malutki ten dom, jak tak teraz się mu przyjrzałem z bliższej odległości. On będzie malusieńki.
Malusieńki on jest. No dobra, no w sumie starczy mi. Tak naprawdę ja nie potrzebuję żadnych tutaj innych budynków. Ewentualnie będę mógł iść nim w górę, w wysokość i tam sobie postawiam wszystkie potrzebne rzeczy. Tak, rampa. I troszkę tych. Czemu jestem obciążony? A, bo tutaj to przeniosłem. Ok, 10 mi powinno starczyć. Jeszcze tutaj rampa. I powiedzcie mi, co mogę jeszcze, nie wiem, macie jakiś fajny pomysł na to, jak mogę urozmaicić ten domek, to mówcie. Opsa, proszę, jak teraz ładnie to wygląda. Szósteczka i jedziemy tutaj. Czy obliczyłem to świetnie? Pięknie to obliczyłem. Zostaną jeszcze nam dwie ścianki. No cóż, ja ogólnie preferuję wysokie domki. Nie wiem, no, jakby to zrobić? Bo ja lubię okna. Wiecie, ja lubię okna mieć i sobie tak pomyślałem, że tutaj ustawię okna jednak. Tutaj będą okna. Więc to rozwalimy. To rozwalimy. Od razu zrobimy sobie jednego waterskinka. Dobra, i tylko na jedną ścianę nastać. Dobra. Potem zrobiłem dwie ściany z oknami. Byłoby miło, bo w sumie wyżej ich nie ma sensu stawiać, bo nic się przez nie nie widzi tak naprawdę. A zrobię nawet trzy. Jaki jestem wspaniałomyślny. Dobra, zrobimy w ten sposób. I trochę ścian. Pewnie jeszcze mogłem wziąć, ale no już trudno. Nie będę się obciążał. No ten dom jest faktycznie malusieńki. Jest malusieńki. Co ja sobie myślałem? Ja tutaj nic nie zmieszczę. No dobra, zrobimy z tego wieżę Eiffla albo jakiś inny pałac kultury i będzie duży. Dobra, teraz mamy okienko tutaj i tutaj mamy. Teraz musimy w resztę miejsc wpakować po prostu ścianki. Ewentualnie na którymś odcinku sobie jeszcze to pomalujemy, bo ja lubię mieć ładny dom, lubię jak mi się podoba. Nie, po prostu nie podoba mi się, kiedy domki są zrobione na odwal się i po prostu, żeby były. To jest jeden z tych ważniejszych elementów w tej grze. No po prostu, no nie jest on jakiś piękny, ale coś wymyślimy, żeby ładnie wyglądał. Mamy fajne mody, które urozmaicają budowlę domków, tak jak już wcześniej wspominałem. Więc może będzie to wyglądało git. Tutaj mamy ceilingi, to też ile one ważą? Wait, ile mam? Dobra, weźmy sobie. No, troszkę za dużo. Okej. Dobra. No i ten dom się prezentuje tak spoko. On będzie po prostu duży. Ewentualnie, no nie wiem, czy coś tutaj dodam. Ogólnie jeszcze chciałem powiedzieć, generalnie mamy bardzo fajny widok. Nie wiem, czy widzicie. Patrzcie. Patrzcie, ludzie. Tutaj mamy widok na plażę. Tutaj mamy widok na góry śnieżne. Tu mamy widok na wulkan. No i może być lepiej. Mamy do wszystkiego blisko, więc myślę, że to fajny spocik. I mi się on podoba. Dobra, czyżbym teraz idealnie wymierzył? Boże, ja to powinien zostać, nie wiem, kimś, kto mierzy rzeczy. Geodetą. Siódemeczka. Jeszcze w którymś miejscu potrzebny będzie z hatch frame'em. Myślę, że tutaj postawię drabinę, bo schodów nie ma chyba co stawiać. One zajmują za dużo miejsca. Ale jeszcze pomyślę, jeszcze pomyślę. Nie wiem, czy nie usunąłem moda ze schodami. Sobie obczaję to potem. Bo w sumie schody są ładne i schody są fajne. Lecz zajmują za dużo zdecydowanie miejsca. One byłyby dobre do jakiegoś pomieszczenia, które jest większe, ale no niestety wybrałem sobie taką miejscówkę, gdzie tego miejsca tak dużo nie ma. Po prostu zrobię sobie tutaj taką jakby działeczkę, prawda? Tutaj będzie wszędzie ogrodzenie, będzie jakiś behemocik, zwierzątka będą sobie hasać po polu, prawda? I wszyscy będą zadowoleni. O, nie zrobiłem tych. Nie zrobiłem hatch frame'owych tych okienek, ale fail. No trudno, pozbieramy sobie zaraz jakieś jeszcze drewno. Znaczy prawdopodobnie po prostu to wytnę. Bo nie ma sensu, żebym wam pokazywał, jak ciacham
drzewo, prawda? Dobra, to w sumie też sporo waży, więc. Dobra, teraz tego nie potrzebuję. Ile? Dobra, mogę się ruszać z tym wszystkim tutaj nawalonym, no ale tak średnio się mogę ruszać. To nie było przemyślane. Mogłem w sumie dorzucić łuk i te wszystkie narzędzia, bo nie są mi teraz potrzebne. Ale patrzcie, jaka jest ładna grafika teraz. No można patrzeć na te kwiatki i są ładne, nie są pikselami. Wszystko ładnie wygląda w tym arku teraz. Co prawda usunąłem cienie w większości przypadków, takie no cienie pod dinozaurami, na przykład tego nie widać, ale wolę, żeby nie było widać cienie pod dinozaurami, niż żeby ta tekstury, te tekstury w grze nie były tak full HD, żeby wyglądały te brzydko. Nie chcę, żeby wyglądały brzydko. Ma być wszystko pięknie, ładnie, tak jak mi się podoba. Ja się tutaj zastanawiam wciąż nad schodami. I one zajmowałyby te dwa pola. Jep, jep, jep. Czyli jeszcze w takim razie tutaj i tutaj. Zobaczę, czy mam w ogóle tutaj engramy na schody. Odblokowanych na pewno nie mam. Ale czy w ogóle mam je. O, jak tutaj widzicie, jakieś picked inside, corner left. Takie. No tutaj są już bardzo, bardzo. Rozbudowane te budowanie tych dachów. Ja będę musiał się za to wziąć, będę musiał ogarnąć, jak to mniej więcej działa, żeby no to fajnie wyglądało, żeby zrobić ten dom ładny. O, wooden stairs, zajebiście. Jednak mamy. Wooden stairs small. W sensie, że takie mniejsze. W sumie te mniejsze byłyby git. Dobrze, że one tak mało kosztują, engram pointsów. Small, small. Wood 40, touch 10. Ok. No dobra, w sumie nie potrzebujemy już ceilingów na razie. Tego zrobimy sobie taki myk, taki myk. I po prostu to rozwalimy, bo potrzebujemy drewna. Jestem okrutny, wiem, ale chcę po prostu sprawdzić, jak to się będzie prezentowało. Czy to będzie fajnie, czy to będzie tak, jakbym sobie wymarzył. Bo jednak chcę, żeby ten dom był ładny. Chcę, żeby był ładny, żeby mi się w nim żyło przyjemnie. Ok, czyli te schody, one są takie. One są takie. Ciężko je postawić w ogóle tutaj. Ale one od razu no, są za małe. No, są za małe, jeszcze tutaj wystają z drugiej strony na pewno. Więc tutaj już fail. Już jeden fail się wkradł. Sprawdźmy te drugie schody, jak one wyglądają, czy się różnią. Wooden stairs. Wooden stairs small. Czy są jeszcze jakieś te schody? Stone stairs. Wooden spiral stairs. Ok. Flat roof. Flat half roof. Kurde, to już jest naprawdę hardkorowe. To ja będę musiał wszystko ogarnąć sobie poza odcinkiem, żeby was tym nie męczyć. I pokazać potem, jak to wygląda. Dobra, potrzebujemy toucha. Musimy znów dymać tam do tej skrzyneczki. I brać tego toucha. W następnych odcinkach postaram się iść i jakieś fajne dinozaury upolować. Przydałoby się na pewno coś nam oswoić, bo nie mamy żadnego dinozaura. Okej, okay, to jest tak. Wooden stairsy to mogę odłożyć. I wracamy z tymi schodami, zobaczymy jak one wyglądają. Ewentualnie będziemy musieli zrobić dwie pary takich schodów, bo one na pewno są na dwie kratki, one są małe. Dobra, jak to wygląda? Okej, okay, te są już duże. Ale czy one są aż tak duże? Nie, dobra. I jak je tutaj postawić? Dobra, chyba mam jeden plan ogólnie. Mogę je postawić w tę stronę. Wciąż są za małe, wciąż są za małe. To dziwne, bo jak tak są ustawione. Czekajcie. Aha, nie widać tego. To niedobrze, niedobrze. Tak, one są za małe. No niefajne, niefajnie, powiem wam ludzie. Bardzo mi się to nie podoba. Te schody no naprawdę są irytujące. Dobra, po prostu postawimy je w ten sposób. Nie no, wskakiwanie na nie mija się z celem. Za tym coś tutaj nie działa.
Nie no, ja chcę te schody mieć odwrotnie. Nie, tak mi się to nie będzie podobało. Nie ma nawet takiej opcji. Znajdę te small stairsy. Ja mam plan, jak to zrobić. Więc nie bójcie się, ludzie. Ja mam pomysły na wszystko, tak? Dobra, w sumie. Wow, kolejny lag, uwielbiam to. Siup. Dobra, nie. A tego teraz nie przyniosę. Dobra, daj mi drewno. Co mi potrzeba? Tacza nadal. Tacz. I zrobimy te small stairsy. Dwa. Ile weighta? No i kolejny level, fajnie. Dałem sobie weighta, bo sporo nam będzie tego potrzeba, żeby to wszystko nosić. Kurde, ciężkie są te schody, ale nie, nasz typek jest jakimś strongmanem i on nosi schody na ramieniach. Na ramionach. Co ja powiedziałem w ogóle? Okej. Okay. Sprawa wygląda tak, że tutaj stawiamy to. Robimy tak. O, to było. Tutaj było. Trzeba milimetrowo ruszać tym. Opa. Opa. I piąteczka znowu. No dawaj, schodku. Już tutaj chodź do mnie. Schodku. Opa. I teraz miejmy nadzieję, że to jest tak jak myślę. Zajebiście. I mamy schody. Mamy schody na nasz daszek. I jakby to jeszcze zrobić? Jakby to zrobić? Póki co to będzie wyglądało tak. Ale jakby to zrobić tutaj? Póki co chyba nie będę zakrywał tego dachu. Chcę mieć te schody na pewno. Tutaj coś sobie poustawiam. O Jezu, źle ustawiłem dach. No i ja tego nie lubię, to ma być wszystko perfekcyjnie, jak ja wam mówię. Dlatego uważam się za osobę pedantyczną, bo po prostu, no jeżeli jedno jest źle ustawione, to mi to będzie przeszkadzało. I będę musiał to poprawić, nawet kosztem. No w dupę, no wiedziałem, że źle postawiłem, ale nieważne, tak? Nadal to lecę z tym tak głupio. No, teraz hopsa. Okej, mamy już prowizoryczną chatkę. Będę musiał zrobić łóżko. Poustawiać tutaj. Umeblować. Zrobić tutaj dookoła murek. Ale tak naprawdę nie wiem, czy będziecie chcieli to zobaczyć. Nie wiem, czy będziecie chcieli na to patrzeć. Jeżeli tak, to dajcie mi znać. I to w tym odcinku byłoby na tyle. To był nasz pierwszy Simsowy odcinek, w którym budowaliśmy domek. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.